Konrad Dudek, dzień dobry, zapraszam na rozmowę z gościem telewizji Rzeszów, a w tej roli dzisiaj pan Paweł Kielanowski, dyrektor biura klastra IT w Rzeszowie. Już spieszę wyjaśnić, co to takiego jest klaster IT. Najpierw ten skrót. Klaster IT to klaster firm informatycznych Polski Wschodniej. Tak jest. Nie przekręciłem nic. A teraz zaczniemy od przybliżenia naszym widzom, co to w ogóle takiego jest klaster, czyli grono. Dosyć nowe pojęcie, jeśli chodzi o ekonomię. Tak jest. Klaster to, krótko mówiąc, grupa firm z jednej branży na danym terenie. Czyli tutaj mamy zawężenie co do branży i co do położenia geograficznego. I chodzi, krótko mówiąc, o to, żeby te firmy ze sobą współpracowały. No, idea też jest taka, cechą charakterystyczną klastra też jest to, że w klastrze często są firmy, które ze sobą konkurują. Czyli tutaj chodzi z jednej strony o współpracę tych firm, z drugiej strony te firmy konkurują, więc tutaj łatwo się domyśleć, że to nie jest takie proste. Czyli taka pozorna sprzeczność. Pozorna, tak, dokładnie pozorna sprzeczność, ale jak się okazuje, jakie są doświadczenia nie tylko polskich klastrów, ale też zachodnich klastrów, jest to możliwe, jak najbardziej jest to możliwe. Są to firmy, które ze sobą współpracują, szukają wspólnych korzyści z tej właśnie współpracy. Takim przykładem chyba znanym przynajmniej części widzów, jeśli chodzi o Podkarpacie, jest Dolina Lotnicza, która już w zasadzie wyszła poza Podkarpacie. Skupia nie tylko firmy z branży lotniczej, jak rzeszowska WSK, ale w zasadzie skupia, z tego co pamiętam, już chyba ponad 80, niemal 90% polskiego przemysłu lotniczego. Firmy konkurują ze sobą tam, gdzie jest walka na przykład o nowe kontrakty, ale współpracują, jeśli chodzi o technologię, współpracują też z uczelniami, współpracują z ośrodkami badawczymi, z różnego rodzaju instytucjami, samorządami i tak dalej, i tak dalej. I tak jest też w przypadku klastra informatycznego. Tak jest. Dolina Lotnicza jest też łatwiejsza do sprecyzowania i wytłumaczenia, czym jest klaster, no bo w klastrze też jeszcze warto dodać, chodzi o łańcuch tak zwanych dostaw, czyli chodzi o poszerzanie ofert poszczególnych firm, o to, żeby firmy też budowały zaufanie, czyli takie miękkie wartości tutaj należy też dodać, bo tak naprawdę w biznesie też jednak bardzo ważne jest to zaufanie do drugiej firmy, do drugiego podmiotu, który w zasadzie też robi to samo. Także no, my jesteśmy klastrem informatycznym. U nas troszkę inaczej to się odbywa. No bo nie ma tego produktu w postaci na przykład silnika lotniczego. Tak jest. U nas jest tak mniej namacalny temat, krótko mówiąc. Firmy w klastrze w większości są to firmy usługowe, które produkują, mówiąc już konkretnie, produkują usługi, czyli piszą oprogramowania, piszą, jak to mówi się po angielsku, software. Czyli oprogramowanie jest dzisiaj wszędzie, na różnych aplikacjach. Mamy mnóstwo... O tym zaraz powiemy, bo chciałbym wcześniej, żebyśmy jeszcze wrócili na momencik do samej idei powstania tego klastra informatycznego, bo klastry takie jak Dolina Lotnicza są już zadomowione nie tylko w świadomości społecznej, ale to są mocne klastry, które, to jest mocny klaster jak ta Dolina Lotnicza, są też klastry turystyczne, klastry branży spożywczej. Jak zrodził się pomysł, żeby na Podkarpaciu powstał właśnie klaster, czyli to grono firm z branży informatycznej? Tak jest. No raczej nie kojarzyliśmy się nigdy z Doliną Krzemową. No jeszcze nie. Mam nadzieję, że niebawem już będziemy, bo potencjał jest naprawdę wielki. Dzisiaj informatyka jest w każdej branży. Tych firm małych, średnich przedsiębiorstw z branży informatycznej jest naprawdę mnóstwo. Badania mówią, że na Podkarpaciu, no potocznie mówiąc, najwięcej ludzi żyje właśnie z informatyki, z programowania. Mało tego, w tym roku Komisja Europejska opublikowała raport. Komisja Europejska robiła taki atlas miejsc, chodzi o rejony w Europie, gdzie branża informatyczna jest mocna. I co się okazało? Okazało się, że pod względem wzrostu zatrudnienia w branży ICT, czyli w branży informatyczno-komunikacyjnej, ten wzrost zatrudnienia jest największy. Na Podkarpaciu? Na Podkarpaciu, w subregionie konkretnie rzeszowskim. To troszkę zaskoczenie. Tak, jesteśmy drugim rejonem w Unii Europejskiej po Portugalii, gdzie właśnie na Rzeszowszczyźnie wzrost zatrudnienia w branży ICT jest największy. To tłumaczy, skąd idea powstania
klastra. Tak. Ja jeszcze bym dodał, bo generalnie historia zaczęła się w 2006 roku. Wtedy grupa przedsiębiorców z branży informatycznej założyła Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka, a klaster IT, krótko mówiąc, jest koordynowany przez to stowarzyszenie. Więc no, powstało stowarzyszenie, przedsiębiorcy zaczęli z sobą rozmawiać. Była to, krótko mówiąc, inicjatywa oddolna, bo też są różne klastry. Są też klastry, teraz jest moda na klastry generalnie. Teraz mnóstwo klastrów powstaje. No bo razem będą środki. Bo razem można więcej i można zdobyć więcej pieniędzy. Tak. Ważne chyba, żebyśmy zanim przejdziemy już do mówienia szczegółowo o klastrze informatycznym, takie mądre słowo, ale można je też bardzo łatwo wytłumaczyć, czyli zjawisko synergii. Te firmy, które działają razem w klastrze, mogą liczyć na ten efekt synergii. Czyli mówiąc inaczej, w tym wypadku 2 plus 2 to nie 4, tylko 2 plus 2 to jest 5. Tak jest. Bo są razem, mimo że powinny konkurować, dzięki temu, że współpracują, osiągają razem więcej niż każda z poszczególnych mogłaby osiągnąć i potem po zsumowaniu byłoby mniej niż to 5, prawda? Tak jest, no i to się sprawdza, bo o ile zdarzają się przedsiębiorcy, którzy na początku tak sceptycznie podchodzą do teorii klastra i za bardzo nie wierzą, że mogą odnieść jakąś korzyść, wstępując do klastra, tak jednak jak już angażują się w klaster, to zaczynają dostrzegać te korzyści. A jakie to są korzyści? No, jest też coś takiego jak dobre praktyki klastru. Na przykład naszą dobrą praktyką jest organizowanie konferencji. To jest też korzyść dla firm, bo firmy mogą wystąpić na konferencji, zaprezentować się. Rozpoczęliśmy cykl konferencji Kongres Profesjonalistów IT, ale generalnie na swoim koncie już mamy ponad kilkanaście tych konferencji zorganizowanych. To jest jedna praktyka. Inną praktyką jest taka edukacja, czyli obecność w placówkach oświatowych, czyli generalnie... Chodzi o to, żeby przygotować kadry dla firm. Tak. Tak jak to właśnie dzieje się w Dolinie Lotniczej, gdzie szkoły techniczne i uczelnie techniczne współpracują z firmami, żeby wy też to robicie. Tak jest, a tym bardziej, że z programistami dzisiaj jest duży problem. No młodzi ludzie... Ale przecież informatyka to bardzo popularny kierunek. Wyjeżdżają na zachód, bo tam lepsze pieniądze. Tak. Ale też mało ludzi się zgłasza jednak na kierunki informatyczne. No, informatyka jest po prostu postrzegana, programowanie jest postrzegane jako trudny kierunek i to chyba jednak zniechęca młode osoby do zgłoszenia się. Nawet trudny kierunek nie wyklucza radosnego życia studenckiego, tak troszeczkę na marginesie, pół żartem, pół serio. Dobrze, to teraz powiedzmy, w jaki sposób pomagacie rozwinąć skrzydła tym firmom, które przychodzą i zgłaszają swój akces do klastra informatycznego, nie mają jeszcze ugruntowanej pozycji. Są to młodzi ludzie, niewielkie firmy, brakuje im najczęściej czego? Kapitału. Mhm. Tak, jesteśmy, znaczy klaster stricte jakby zajmuje się szeroką grupą, że tak powiem, aktywności. No, między innymi, owszem, my też udzielamy wsparcia finansowego, pomagamy firmie pozyskać to finansowanie, ale też niezmiernie ważną rzeczą jest też wiedza, jaka w tym klastrze po prostu jest. Bo klaster to też umiejętność i chęć dzielenia się wiedzą, możliwość pozyskania większych kontraktów, od bardziej doświadczonych zleceń, i tak dalej, prawda? Więc jak ktoś już pozyska większe zlecenie, to też się dzieli tak naprawdę tą pracą, więc... No i nie musi wyważać otwartych tak naprawdę przez kogoś drzwi. To teraz na zakończenie powiedzmy jeszcze, kongres specjalistów firm informatycznych odbywa się nieprzypadkowo w Rzeszowie, to już wiemy, a informatyka jest obecna w naszym życiu na co dzień, choć nie zawsze sobie z tego zdajemy sprawę. Jest, prawda? Jest. Oczywiście, że jest, bo właśnie ta informatyka nam się zawsze kojarzy z urządzeniem, z jakąś elektroniką. Z komputerem. Domowym. Z komputerem na przykład, a już tak do końca nie jesteśmy... Nie jest to pierwsze skojarzenie, że informatyka to też oprogramowanie, które jest zainstalowane na danym urządzeniu. No, na smartfonach przecież są przeróżne systemy, aplikacje, robimy zakupy przez internet. Idziemy do lekarza i trafiamy do systemu informatycznego. Tak jest. Sprawdzamy, czy dany lekarz w internecie, co o nim piszą. Więc nawet w supermarketach przecież systemy informatyczne też są na magazynach, magazyny wysokiego składowania. Mnóstwo jest systemów. Ciężko je wszystkie wymienić.
ale trzeba też mieć świadomość, że przez tą mnogość tych systemów, no, informatyka jest taką branżą, my to nazywamy horyzontalną, czyli branżą, która jest stricte sama w sobie. Ale no, w każdej innej branży znajduje się jeszcze miejsce dla informatyka. Oczywiście. To ważne teraz, żeby ten informatyk nie wyjeżdżał na zachód, tylko żeby zostawał tutaj, godziwie zarabiał. I żebyśmy rzeczywiście, no chyba nikt nie będzie miał nic przeciwko, jeżeli będziemy kojarzeni nie tylko z turystyką, z klastrem turystycznym, z Doliną Lotniczą, ale także z branżą informatyczną. Czego oczywiście uczestnikom nie tylko Kongresu Profesjonalistów, ale wszystkim, którzy biorą udział w klastrze, życzę. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję również i zapraszam na kolejne spotkania z gośćmi Telewizji Rzeszów.